zawiódł dialog z dyrekcją zespołu szkół specjalnych w sieci i zawiódł dialog ze starostą sieckim. Jesteśmy tu, jak widać na naszych transparentach ze Związku Zawodowego Solidarność. Jesteśmy po to, żeby stanąć w obronie naszych koleżanek, które są niesprawiedliwie traktowane w zespole szkół specjalnych. Oprócz tego, że koleżanki, w sprawie których stawaliśmy do rozmów z panem starostą, są szykanowane i niesprawiedliwie traktowane, to teraz jeszcze do tych szykanowanych osób dołączono moją wiceprzewodniczącą Olę Gromadzką, którą na różne sposoby szykanuje się w szkole i na łamach prasy lokalnej. Mówimy stop, dosyć. Nie wolno niszczyć godności ludzkiej. Nie wolno niszczyć ludzkiej kariery zawodowej. Nie wolno niszczyć ludzi. A zwłaszcza tych, którzy sami stracili już nadzieję na to, że potrafią się obronić. Te koleżanki, które są niesprawiedliwie traktowane w zespole szkół specjalnych, to matki, żony, to są kobiety, które utrzymują rodziny, mają dzieci. Jedna z koleżanek ma 4 dzieci na 3. I dla nich los w zespole szkół specjalnych jest niepewny. Robi się sensację z tego, że ludzie stają w obronie swojej pracy. My jesteśmy tu po to, żeby pomóc tym, którzy nie mają już siły sami się bronić. Jesteśmy Solidarnością. Jesteśmy związkiem, który broni słabych. Zobaczcie Państwo, nie jesteśmy tutaj tylko z oświaty. Jesteśmy z różnych branż. Solidaryzujemy się w obronie tych, którzy sami bronić się nie mogą. Zostały skrzywdzone. Starostwo powiatowe nie miało prawa podawać do publicznej wiadomości protokołów ze spotkania pokrzywdzonych nauczycielek ze starostą. W demokratycznym państwie prawa każdy może wnieść skargę i oczekiwać na pomoc i zrozumienie. A może to większość decyduje, czy skrzywdzony ma prawo się skarżyć? W czyim imieniu mówiły mobilizowane osoby? W imieniu całej Rady Pedagogicznej? Czy we własnej? Znamiona mobbingu i dyskryminacji nie muszą dotyczyć wszystkich pracowników. Może czasami nielicznych. Czy pojedyncze osoby, które czują się skrzywdzone, mają milczeć? Chciałem merytorycznej, można powiedzieć, tutaj rozmowy ze starostwem, żeby ewentualnie te nieprawidłowości usunąć, żeby jeszcze lepiej można w tej szkole pracować. Te panie nie domagały się żadnych, można powiedzieć, tutaj przykrych konsekwencji dla pani dyrektor.
nie podważały, można powiedzieć, tutaj jakości tej szkoły, a przede wszystkim nauczania uczniów w tej szkole, bo chyba tutaj najważniejsi są właśnie uczniowie. A co je spotkało? Szykany, dyskryminację. Teraz się okazuje, że wszystkie te panie zostały ukarane karą nagany. Obietnica o tym, że zostanie powołany zespół przez starostę do sprawdzenia tej sytuacji dyskryminacji i mobbingu. Jakby sam starosta i wicestarosta nie będą uczestnikami, ale będą osoby, między innymi pan sekretarz, jeszcze kilka osób, będą też przedstawiciele związków zawodowych albo inne osoby, które wskażą te nasze koleżanki, które czują się poszkodowane. No i to, ta zapowiedź jest jakąś nadzieją na osłabienie tego konfliktu, chociaż uważam, że pewne sprawy międzyludzkie zaszły już za daleko i są pewne niezdrowe emocje, które rozdmuchała gazeta. I teraz właściwie trudno jakby uwierzyć w to, że mimo najszczerszych chęci zostanie zakopany topór wojenny i że będzie można pracować spokojnie. No tego się obawiam. Dobre intencje są, ale jak wiadomo, dobrymi intencjami jest piekło wybrukowane. Bez praworządności! Nie ma wolności bez praworządności! Tyczny jest artykuł opublikowany w lokalnej gazecie, który ewidentnie godzi w dobra osobiste i szkaluje wizerunek Aleksandry Gromadzkiej, która podjęła walkę w obronie innych, jako związkowiec, jako wiceszefowa Komisji Międzyzakładowej. Artykuł bezzasadnie ukazuje w złym świetle wizerunek Związku Zawodowego Solidarność. Jest jednostronny, mówi negatywnie o naszej koleżance, a prawie nie wspomina o tych, których broniła. Prywatne rozmowy. W związku z tym, że pana starosty nie ma, jest w delegacji, w związku z tym chciałabym postulaty odebrać. Aha, dobrze, bo myślałam, że się... Bardzo nam miło. A czy się pani boi się, żeby do urzędu nie wejść, co? Nie, nie. Pani nie boi. Nie, nie, nie. Po prostu chcecie to państwo. Chcecie państwo spotkać się, ale myślę, że to jest pani delegacja. No, oczywiście. Zapraszam. Jak będzie źle, to wszyscy będziemy. Nie będzie pani zadowolona. Ale nie będzie źle. No. Ale proszę państwa, przecież to, jak ogólnie mówicie, że jesteście przeciwko mobbingowi, przeciwko zastraszeniu, przeciwko to ja też jestem przeciwko. Wszyscy jesteśmy. Brawo! Brawo! Sytuację w szkole i nasza wiedza jest taka, że wykonania praw pracowniczych nie ma, natomiast być może, że dzisiaj dowiem się nowych okoliczności. Mogę państwu powiedzieć, że w związku z sytuacją dzisiaj podjęliśmy wspólnie ze starostą decyzję, że zarządzeniem starosty zostanie powołana komisja starosty, która zbada całą sytuację. Dziękujemy! Dziękujemy! Wszystko zjemy!